Amen. Witam was wszystkich w imieniu Jezusa. Szybko to spróbuję powiedzieć, choć nie wiem, czy mi się uda. Nazywam się Artur, mam 47 lat. Byłem kryminalistą, alkoholikiem, ćpunem, narkomanem, człowiekiem kompletnie zdegenerowanym. Biłem ludzi, robiłem takie rzeczy, o których prawdopodobnie nie powiem. Zobaczymy. Więc tak, urodziłem się, jak miałem 8 miesięcy, ojciec mi zabił matkę na moich oczach. Ja tego nie pamiętam oczywiście, bo miałem 8 miesięcy. Dwa dni ponoć leżałem, płakałem w łóżeczku, wiadomo, głodny, obsikany i tak dalej, wiecie, nie? W końcu mnie znalazła babcia, córkę nieżyjącą mnie, no dobra, uratowali mnie tam, spoko, wszystko. I babcia mnie z dziadkiem wychowywała, ale dawali mi tyle miłości, ale nie sercowej, tylko pieniężnej. Chcieli mi to wszystko wynagrodzić, że tak się stało. W szkole mnie dzieci wyzywały od jak to się mówi, bo zapomniałem. Nie sierota, gorzej. Bękart. Od bękartów, wiecie. I dziadek mi powiedział, nie masz rąk albo coś. No jak mi to słowo powiedział, się zaczęło. 13 lat ja już miałem tego kuratora i to już nie jednego. Piłem, biłem się. No masakra, nie? Ale miałem taki dobry umysł, że się nie uczyłem, ale miałem zawsze dobre stopnie. Udało mi się skończyć tą podstawówkę. Wiecie, co to jest komers, nie? Niektórzy czy nie? No, zakończenie 8 klasy. Nasza szkoła cała nie miała z powodu dżazgi, czyli mnie, komercu, bo się bali, że tam przyjdę pijany, zrobię rozróbę, bo w szkole robiłem takie rzeczy, że 6-7 klasa już nauczycielki mi wyciągały z ubikacji, a za ubikacją był alkohol, czyli tak zwane jabole kiedyś były, nie? Starsi pamiętają. Ja już chodziłem na lekcje pijany i w ogóle i robiłem tam cuda. Dobra, udało mi się tą podstawówkę skończyć. Poszedłem do technikum. Ale z technikum mnie wyrzucili w drugiej klasie za bójki i za pijaństwo i w ogóle babcia jakoś mnie uratowała i skończyłem szkołę górniczą. To tak wszystko wkrótce opowiadam. Ale dalej, piłem, biłem, no robiłem takie rzeczy, że no masakra. Bawiłem się, ale to dopiero później powiem, jak się bawiłem. Skończyłem tą szkołę zawodową, a co w szkole zawodowej robiłem, to już przychodzi w ogóle... Mnie po prostu przepuścili, żeby już mnie nie widzieć, nie znać. Po prostu dla świętego spokoju, wiecie, nie? Skończyłem tą szkołę zawodową, poszedłem na kopalnię, zapoznałem taką, mi się wydaje, w ten czas fajną dziewczynę. Dość szybko się ożeniłem, bo nie miałem ani 19 lat, ale wszyscy mi kibicowali. Babcia mówi, jak się ożeni, to przestanie być taki zły, przestanie pić, bić i w ogóle robi takie różne rzeczy. Ale to się pogłębiało, wiecie? Szybko założyliśmy swój interes, taki jak biura kredytowe. Mieliśmy chyba no, parę biur, dużo biur kredytowych, niezła kasa. Ja dalej pracowałem na kopalni. Ja się nie liczyłem z nikim, z niczym. Po prostu nie dbałem o rodzinę, nie dbałem o dzieci. Ja piłem, ćpałem, amfetamina, jakieś tabletki, rozumiecie, bombki na to mówili. Jak ja to połkłem, to ja się czułem jak Superman w ten czas. I robiliśmy takie rzeczy, że nawet żeśmy ludzi do lasu wywozili, nie? To takie były dość łagodne rzeczy. I ja coraz bardziej z to brnąłem, amfetaminę zapijałem alkoholem, alkohol amfetaminą, haszysz, takie różne, no, ciężkie narkotyki i w ogóle. I wszystko było dobrze, szybciutko powiem, w jednym dniu straciłem wszystko, usiadłem na klatce schodowej, nie miałem żadnego mieszkania, żadnej firmy, żadnych samochodów, nie miałem nic, straciłem wszystko, wszystko w jednym dniu, po prostu wszystko, miałem chyba 300 zł w kieszeni. Za wszystko obwiniałem swoją żonę, że to wszystko przez nią, że straciłem wszystko, że jestem bezdomny. Po prostu zostałem na ulicy, tak? Na tej ulicy chyba byłem, nie wiem, z 2 lata, ale tak na tej ulicy zdziedziałem. Po prostu ćpałem, jak jeszcze miałem pieniądze, to jeszcze ćpałem. Jak już nie miałem pieniędzy, to piłem. Jak jeszcze miałem siłę, jak dość tak jeszcze wyglądałem, to jeszcze biłem ludzi, okradałem. Ach, w ogóle, no robiłem, wiecie, same najgorsze rzeczy, żeby zdobyć pieniądze, tak? Robiłem wszystko. I spałem po klatkach, po piwnicach, po dworcach, wszędzie, gdzie się tylko dałem. Ale tak upadłem, że ja już normalnie śmierdziałem. Miałem wszy łonowe, miałem wszy odzieżowe. Tych nie miałem, bo włosów nie mam, nie? Po prostu śmierdziałem na odległość. Ludzie mnie omijali. Widzicie czasami, jak bezdomny człowiek wygląda. Gdzieś tam jeszcze się zdarzają, nie? No po prostu jeden wielki smród, jedna wielka ohyda, po prostu człowiek, dno, margines. Ja nie chciałem żyć, nie znałem Boga. O wszystko obwiniałem też Boga.
Pamiętam, wziąłem sobie chyba dwie flaczki, w ten czas poszedłem do lasu, sznur, kolega mi jeszcze pokazał, jak pętlę zrobić, ale oczywiście po trzeźwemu nie miałem siły i odwagi, żeby się powiesić. Po prostu nie chciało mi się żyć, chciałem sobie dobrać życie. Pamiętam, jak dziś siedziałem pod tym drzewem, wypiłem ani może pół flaczki, bo mi w ten czas ile brakowało? 2-3 piwa, ja już byłem totalny zgon, totalny po prostu, nie wiedziałem o świecie. Jak się wódka skończyła, no to trzeba było iść, żeby zaś coś załatwić, żeby się napić, nie? No nie miałem, takim byłem cukorem, że nie miałem odwagi sobie odebrać życia. Pogotowie, co jechało, to albo leżałem na ulicy, cały zakrwawiony, bo miałem padaczki alkoholowe. Wiecie, co to jest padaczka, nie? Normalne padaczki alkoholowe. Jak się karetka zlitowała, to mnie wzięła. Jak się nie zlitowała, nieraz to mnie nie wzięła. I pamiętam, że byłem 20 razy, ponad 20 razy w Rybniku. Tam jest taki psychiatryk, taki dość dobry, szpital psychiatryczny. I tam zawsze byłem w pasach, na mocnych środkach, zastrzykach, żeby po prostu do siebie dojść. No i opowiem w skrócie, tam chyba za 20 razem już pani ordynator, doktor Śliwa, pamiętam jak dziś, już nie miała do mnie siły, mówi: Artur, ona nie używa słowa cudnie, ale ty, chłopie, już nie miałeś 30% wątroby. Miałeś gorzej niż marskość wątroby, a ty jeszcze żyjesz, nie? A ja mówię do niej: pani doktor, to nie szło mnie dobić albo coś, po co mam żyć? Przecież ja wyjdę, a to samo będę robił, nie? I robiłem to samo, aż w końcu mi się wydaje, w ten czas, teraz mi się wydaje, że Bóg już nie wiedział, co ze mną zrobić, po prostu już nie miał do mnie siły, nie? Poszłem na 8 lat do więzienia, nie? Po prostu on nie chciał, żebym z tego świata odszedł. No i w tym więzieniu spoko. Wychowawcy wiedzieli, wszyscy osadzoni wiedzieli, a trafiłem do takiej celi, gdzie było 4 osoby, 2 za zabójstwa, 2 za usiłowanie ubójstwa, a ja za rozboje, pobicia, wymuszenia i tam inne, też jako niebezpieczny. Nie wiem dlaczego, no ale w ich oczach byłem bardzo niebezpiecznym gościem. No i z nimi sobie tak siedziałem, było fajnie, dochodziłem do siebie, wszystko. I w ostatnim roku pobytu w zakładzie karnym w Uchercach Mineralnych, tak tu brat powiedział, bo oni tam jeżdżą, był też osadzony, który siedział za morderstwo, i był, ale był nawróconym człowiekiem już. I on mi cały czas podsyłał Pismo Święte. On mnie na chama, normalnie do mnie przychodził na chama, mówi: Artur, weź, przeczytaj to, dam ci coś dobrego za to, jak to przeczytasz. Proszę cię, przeczytaj to. Dobra, raz przeczytałem, drugi, ale ileż to można, nie, czytać? Mówię: chłopie, daj mi już spokój, nie? Mało tego, zaczęli do więzienia przyjeżdżać bracia, grać na gitarze, śpiewać, opowiadać o Jezusie. Chodź tam ze mną. Ty chyba jesteś chory, człowieku, ja ci tam pójdę, wszyscy mnie tu wylachają, nie? Przez całe boisko trzeba było przejść, żeby tam iść na to spotkanie. Dobra, jakoś się dałem namówić, bo ja nie miałem pomocy, bo jeszcze zapomniałem powiedzieć, nie miałem rodziców, nie mam brata, nie mam siostry, nie miałem po prostu nikogo, nie? Nie miałem pomocy z zewnątrz, a ten Irek, brat nawrócony w Jezusie, on mi zawsze coś dawał, a tam kostka czekolady to jest dużo, jak nic nie masz w więzieniu, rozumiecie mniej więcej. I on mnie cały czas przekupywał tym, no ja chodziłem niby do tego Jezusa, ale wiecie, ten brat Irek taki, byk taki, to mówię, zanim się schowam, z tego pawilonu mnie nie będą widzieć, a tam jest nic, boisko, to tam taki kurdupel mały jeszcze, to tam, wiecie, i tak se chodziłem, nie? Przez rok czasu prawie drwiłem z tych braci, którzy mi mówili o Jezusie, którzy mnie próbowali nawrócić, z Pisma Świętego robiłem z bibułek papierosy, ja po prostu szydziłem, ja z tych ludzi szydziłem, wiecie? Szydziłem, zachowałem się jak... Przepraszam, bo mnie ponosi. Zachowałem się jak najgorsza łajza. Nie dość, że chodziłem do Jezusa, którego nie chciałem znać, ja go po prostu nienawidziłem, to chodziłem tam za coś i jeszcze drwiłem z tych ludzi, miałem ich za nic. Jak ja tam słowa w myślach o nich sobie myślałem, to porażka, po prostu wielka jedna porażka. I brat w Chrystusie, co tam przyjeżdżał, mi mówi: Artur, i to mnie dziwiło, że ten facet się mnie nie bał, nie? To mnie najbardziej dziwiło. On mi patrzył w oczy, przepraszam, że tak na ciebie, bracie, patrzę, nie? On mi patrzył w oczy, nie? Uśmiech pełny i on mi mówi, jaki to Bóg jest cudowny, nie? Ja mówię: za chwilę, jak cudownie, no wiecie, przepraszam, ale no muszę powiedzieć prawdę, nie? I to mnie zaczęło zaskakiwać, że ten gościu się mnie nie boi, nie? Amen, teraz powiem aleluja, jaki Bóg jest wielki, prawda? Padł, proszę cię, mogę się o ciebie pomodlić? Jak wybaczysz swojej żonie, będziesz miał serce czyste, zobaczysz, jakie Bóg zacznie w twoim życiu cuda wyprawiać, nie? A my: chłopie, ty się modl i nie wiem, za swoją babcię, nie? A i tak wyjdę, i tak tą żonę zabiję, nie? Bo to było moje marzenie, wiecie,
wyjść, zabić żonę po prostu, bo ja myślałem, że to jest wszystko przez nią, ja jestem niewinny, rozumiecie, nie? Ja szukałem winnych wokół siebie, tylko nie siebie. I nie wiem, kiedy to się stało. Ja przestałem myśleć, jak rano wstawałem, nie miałem tych myśli, że zabiję żonę dzisiaj, nie? Znaczy nie dzisiaj, jak wyjdę. I co? Dalej mi ktoś tam gada. Ja coś tam próbowałem, wiecie, czytać, rozmyślać. Czemu ja tak do tej żonie teraz nie myślę, żeby ją zabić, żeby to? Mówi, dzisiaj mamy spotkanie tam w kościele, pomodlę się, żeby Bóg ci zabrał papierosy. Cię chyba pogięło, jak już od pierwszej klasy podstawowej palę, nie? I on mi zabierze papierosy. Kochani bracia, siostry, godzina 17 w więzieniu. Ja nie wiem, czy ja stałem, czy ja siedziałem. Przeze mnie przeszło takie ciepło, mi się zrobiło tak dobrze, tak cudownie, tak wspaniale, że ja mógłbym w tym stanie trwać, nie wiem, do śmierci, czy jak to powiedzieć? W nieskończoność. Ja nie musiałem iść do ubikacji, nie musiałem jeść. Ja się po prostu czułem, no, rewelacja. Jak kiedyś po alkoholu czy po narkotyku. Nie, to jest mało. Czułem się o 1000 razy lepiej. Na drugi dzień wstaję. Co robię pierwsze zawsze? Jak wstaje więzień, idzie, a nie idę do ubikacji nigdzie. Otwieram palarnię. Tam na ogół jest zawsze 20-30 osób. Zależy, jakie więzienie, jaka duża palarnia. Może ktoś był zaraz w więzieniu, bo to wiecie, jak tam jest, nie? Otwieram i wieście mi, ja tam nie widziałem ani jednego człowieka. Ja tam widziałem kłęby dymu, nie? Zamknąłem to, mówię, przecież łysy ty nie palisz. Amen? Do dzisiaj. Dobra, to powiem jeszcze. Dalej siedzę w tym więzieniu. Ja nie myślę o żonie, żeby ją zabić. Ja nie palę. A ten Irek ino mi to Pismo Święte. Pismo Święte, ciasteczka, kiebaski, cukiereczki. No to mi pasowało, wiecie? I ja se tak... Ja już potem sam, on mi już potem nie dawał nic. I no ja niby, że sam to pismo biorę, wiecie, czytam. Ale on to widzi, on mi coś na pewno zaś da. Ale zacząłem czytać i ja podejrzewam, że te słowa... W jakiś sposób do mnie zacierały powolutku chyba docierać. Bo wiecie, Bóg by mnie tak nie uwolnił, jak ja bym nie był w jakimś stopniu serca nie miał otwartego, tak? Do Niego. Chodziłem dalej na te spotkania, ale dalej, wiecie, wstydziłem się. Idąc na to spotkanie, wstydziłem się Jezusa. Zapierałem się Go, strasznie się Go wstydziłem. Przyszło najgorsze i najlepsze zarazem w moim życiu. Boże Narodzenie, Wigilia. Ja nic nie mam, nie mam wypisek, nie mam pomocy z zewnątrz. Siedziało, no wszyscy, ja siedziałem cały czas z ludźmi za zabójstwo albo współudział w morderstwie, wiecie, za próbę, za usiłowanie zabójstwa. Siedzi 6 gości na celi, otwierają te paczki, cieszą się, radują się, wiecie, te zapachy idą, a ja, taka łajza, taki menel, takie najgorsze zło na świecie, leżałem u góry na łóżku. Nie będę mówił kojo, nie będę tam, wiecie, wymieniał, jak to jest naprawdę, nie. Na łóżku obróciłem się do ściany i zacząłem ryczeć, normalnie zacząłem ryczeć. A wiecie, co robię w więzieniu z takimi ludźmi, co płaczą? No domyślcie się sami, co robią. Znaczy, co siedzą za zabójstwo, co mają 25, a jeden miał dożywocie. Zacząłem płakać i mówię, Jezu, dlaczego? Co ty mi jeszcze chcesz zrobić? Dlaczego mnie tak z tej bezradności, z tej bezsilności, że nie miałem kromki chleba, żeby zejść, położyć na stół i zbrać mi Wigilię, wiecie? Spożyć, nie? Mnie taka bezradność ogarnęła, takie coś. Ja w ten czas usłyszałem pierwszy raz, jak Bóg do mnie przemówił. Pokazał mi ten obrazek, jak ja idę do Jezusa, do tych braci, wiecie, co usługiwali, co mówili o Jezusie, skulony, schowany za tym Irkiem, żeby mnie nikt nie widział, bo ty się mnie, Arturze, wstydzisz. Nikt w życiu do mnie nie powiedział Arturze. Zawsze Artek, Artur, Arturo, ale nikt do mnie w życiu nie powiedział Arturze. On to powtórzył drugi raz, bo się mnie, Arturze, wstydzisz. Przeze mnie znów coś przeszło, nie wiem co, ten Irek, trzeba powiedzieć, że on jest nawiedzony, wstał. Powiedział, Artur, chodź, Bóg cię kocha. Oni wszyscy nie zważali na mnie, że ja jestem załzawiony, że się zachowuję jak... Nie będę tych słów wymieniał, bo już od X dawna nie przeklinam. Wiecie, jak zwykły ktoś taki, no,
zeszłem, usiadłem z nimi, z mordercami, że tak powiem, i jadłem tą kolację i moje serce tak się radowało, nie, że od tej pory, to już minęło 12 lat, nie zapaliłem, nie zaćpałem, nie skosowałem twardych narkotyków, nikogo nie pobiłem, nie uderzyłem, nie popchnąłem, nie zapaliłem. Nie wiem, co jeszcze nie zrobiłem. Proszę? No, słuchajcie. Tego się nie da opisać, to trzeba przeżyć. Wiecie, ta bezradność, bezsilność, że nie możesz się z kimś czymś podzielić, jak idziesz do kogoś na Wigilię, to też z miłą chęcią mi kawałek ciasta zaniosła siostro czy czegoś, tak? A ja nie miałem nic. I Bóg mi powiedział, bo się mnie wstydzisz, Arturze. Piękniejszych słów w życiu nie słyszałem. Wyszłem z więzienia, nie miałem nic. Bo jak wspomniałem, nie mam rodziny. Nie mam, teraz mam, przepraszam. W ten czas nie miałem nikogo. Przyjechałem na Śląsk, zapukałem do przyjaciela. Powiedział, że mogę u niego się na jakiś czas zatrzymać, ale u niego było dziennie parę piw lub piątek, sobota, niedziela, alkohol do białego rana. Ja tam miałem materac w drugim pokoju, ale wiecie, ja wszystko słyszałem. Ja siedziałem z nimi, oni pili. Mnie to naprawdę nie ruszało. Jak otwierałem drzwi, to prosto co buch papierosów mi po prostu buchał, wiecie, w oczy, ale ja naprawdę nie miałem się gdzie podziać. Szybko, nie wiem, znaczy wiem, przepraszam, Bóg załatwił mi pracę. Szybko na kopalni dostałem pracę, dostałem pierwszą wypłatę. Jeszcze 5 minut i kończę, 6. Dostałem pierwszą wypłatę, jak ja byłem szczęśliwy. Kupiłem sobie spodnie, coś tam, buty, bo naprawdę nie miałem nic. I chodziłem pieszo do pracy, pieszo. To tylko albo aż 5 kilometrów. Powiem dlaczego, tylko albo aż. Dostałem drugą wypłatę, część wypłaty. Komornik, jedno pismo, drugie pismo, trzecie pismo, czwarte, piąte, szóste. Około 200 tysięcy, 180 czy ponad 200 tysięcy, nie wiem. Tyle miałem zadłużenia. Pamiętam jak dziś w tym obskurnym pokoju klękłem, wyciągłem ręce do Pana i pierwszy raz w życiu nie obwiniałem Go, nie oskarżałem, nie miałem do Niego złości, tylko Mu powiedziałem, Panie, ja wiem, że Ty mnie kochasz, że Ty istniejesz, proszę Cię, pomóż mi, Panie. Z Tobą mogę zrobić wszystko, Ty jesteś taki, ja nie wiem, czy 2 godziny, czy 3, ja tam klęczałem, tylko wiem, że na drugi dzień w pracy, na łaźni, jak miałem nogi, chciałem się schylić, to mnie strasznie kolana bolały, miałem całe poobdzierane, płakałem i pamiętam, że mu obiecałem, Boże, jak Ty mnie nie zostawisz, ja nie chciałem, żeby On mi pomógł, tylko żeby mnie nie zostawiał, żebym ja zaś nie wylądował na ulicy, żebym nie pił, nie ćpał, nie bił nikogo. Ja zrobię wszystko, Panie, ale Ty mnie nie zostawiaj, pomóż mi z tego wyjść. I zryczałem, prosiłem, modliłem. I wiecie, była zima. W 2013 roku, pamiętam jak dziś, to była jedna z najgorszych zim u nas na Śląsku, tam w Wodzisławiu. Było ponad 20 stopni. Ja nie miałem czapki, ja miałem czapkę z daszkiem i kurteczkę taką naprawdę kurteczkę, ani to wiosenna, ani letnia, bo mnie nie było stać, bo mi wszystko komornik zabierał, a raz skarbówka mi siadła 3 miesiące na wypłatę, także nie miałem nic. Ja gdzieś dorabiałem, żeby po prostu tam, gdzie mieszkałem, żeby dać za to, że tam mieszkam, nie? Ja chodziłem, ręce w kieszeni, ale szłem. Mówię, Panie, chobym szedł ciemną doliną, zła się nie ulegnę, bo Ty jesteś ze mną. Ja śpiewałem, ja wymachiwałem rękami. Ja nie wiem, czy te autobusy, co przejeżdżały, czy te auta, co oni sobie o mnie myśleli. Ja to miałem gdzieś. Ja przez 3 czy 2,5 roku chodziłem, cały czas szłem, mówię, chobym szedł ciemną doliną, zła się nie ulegnę, bo Ty, Panie, jesteś ze mną. Ja Cię kocham, Ty nie pozwolisz mi upaść, bo ja Ci obiecałem, jak mnie nie opuścisz, Panie, ja będę dobry, że to, że tamto i wiecie, nie? Ja marzłem, ja cały byłem zmarznięty. Ja często chorowałem, miałem grypy, ale dałem radę. Dałem radę. Dobra. Ale teraz brat wspomniał też, że długo byłem bez kobiety, chyba 6 lat. Chodziłem do tej pracy, spłacałem te długi, było mi bardzo ciężko, nie poddałem się, cały czas wierzyłem, wiecie, ale powoli odchodziłem od Boga. Nie czytałem pisma. Jeszcze wyszedłem z więzienia, to mi brat Mirek pomógł, to zapomniałem powiedzieć o tym, nie, że w parku tam będzie na ciebie jakiś gościu czekał, idź, on porozmawia z tobą, on cię jakoś tego, nie. No to ja idę do tego parku, ty jesteś Artur, on tak przyszedł uśmiechnięty, wiesz, a prosto z więzienia. On mnie przytula w parku, tu koledzy byli się patrzą, mówię, no hello, coś nie tak, jakiś facet mnie przytula, nie? No ale dobra, jakoś to przetrawiłem.
Tylko Irek nie jest natręty tak tamten Irek. On jest taki powoli, spokojnie. Chciał mnie naprowadzić, potem się nasze drogi rozeszły. I minęło chyba z 8 lat. Spotkałem na swojej drodze kobietę. Mało tego, nie była nawrócona. Nie wiem, bo mówią, żeby tych słów nie używać. Chodziła do kościoła katolickiego, tak? Ale jak ją pierwszy raz zobaczyłem, ja użyję tego słowa, ale to nie jest przekleństwo. Ja sobie pomyślałem, że ktoś sobie zrobi ze mnie jaja, nie? Ona jest tak śliczna, ona jest czarna, znaczy czarne ma włosy, ciemna karnacja. Nie jakaś tam muzyka, tylko po prostu normalna Polka, nie? Ale tak śliczna, no twoja żona też jest dla ciebie najśliczniejsza na świecie, czy dla każdego z was, tak? Jak ja ją zobaczyłem, ja myślałem, że ktoś sobie robi jaja, nie? Po 6 latach samotności, czy Bóg postawił na mojej drodze taką wspaniałą kobietę. Ożeniliśmy się szybko, wszystko. Ja jej w ogóle nic o Bogu nie mówiłem. Ja jej powiedziałem, że ja nie chodzę do takiego kościoła, że uwierzyłem, że jestem nawrócony, że jestem ochrzczony, że ja czytam Pismo Święte, którego nie czytałem, Mireczku, przyznaję się, dobrze o tym wiecie. I co się stało? Szybciutko powiem, fajnie wszystko. Z długów wyszłem. Mirek do mnie dzwoni, czy ja do Mirka, co tam robisz, tego, co porabiasz. Przyjdź, bo usługujemy w Przowie dla bezdomnych ludzi tam, wiecie. Oni tam śpiewają, ja im tam doradzam to, co mogę, bo jestem jednym z nich, tak, byłem jednym z nich. Mamy fajny czas, 2 godziny tam zawsze spędzamy. To już trwa chyba 3 miesiąc, Mirek, tak? Moja żona, bo my takie mamy grupy kościoła, my, grupy domowe do kościołów nie należymy. Mirek powiedział, przyjedź do mnie z Izą na grupę. Oni się 2 dni wcześniej modlili, żeby moja żona przyjęła Jezusa Chrystusa. My przyjechali, Janka mówi, siostro kochana, chcesz przyjąć Jezusa Chrystusa? A ta z zapałem, że tak. Przyjęła Jezusa Chrystusa. Po 2 tygodniach miałem zaszczyt, nie zaszczyt, nie wiem jak to powiedzieć. Ochrzciłem ją, tak? Ja ochrzciłem ją. I co chciałem powiedzieć, że Bóg mi ją postawił na drodze dlatego, bo ja o niej mówię i nie tylko ja, że to jest nie fanatyk Jezusa. Jak ja o niej mówię zawsze? Jak? Nie. Ona jest nawiedzona, przepraszam. Ona jest nawiedzona. Bo jak ona przychodzi z telefonem, bo też ma problemy ze wzrokiem, troszkę takie, no, i puszczamy sobie audiobiblię, wiecie, co to jest, nie? Na cały głos. Jak pies już widzi, że ona wchodzi do pokoju, on się już kładzie na jedną część rogówki, ja na drugą, choćby ktoś pukał, on nie może zastrzekać, nie może nic zrobić i my tak przez 2 godzinki sobie słuchamy. A jak idzie do kuchni, to teraz cały czas lecą Boże piosenki, nie? Potem przychodzi, czytamy Pismo Święte. Wiecie, że Bóg jest wspaniały, kochany, cudowny. Wiem, że mi żony nie postawił po to, że tylko jest piękna, tylko dlatego, że ona mnie znów na nowo tak by nawróciła. I tak, i chcę tylko powiedzieć jedno, że nie wiem, że kocham swojego Jezusa bardziej niż kogokolwiek na świecie. On jest numerem dla mnie 1. On mnie wyciągnął z takiego bagna, z takiego piekła, z takiej nicości, otchłani. Po prostu ja sobie na dzień dzisiejszy nie wyobrażam sobie bez Niego życia po prostu. Ja tylko powiedziałem połowę tego, co mógłbym powiedzieć, rozumiecie? To, co On dla mnie zrobił. I mówię, Panie, ale ja tyle lat nie robiłem nic. Po co ja jestem? Tylko po to, żeby przeczytać kawałek Pisma Świętego albo iść do kościoła, usiąść w kościele, gdzie wszystko, każdy pachnie, jest czysto, fajnie, nikt nie ma problemu zazwyczaj, bo no wiecie, o czym mówię mniej więcej, nie? My nie, i coś mi nie pasowało. Pojechaliśmy tu z braćmi na takie mini wczasy. Otwieram Jana, któryś tam, bo nie pamiętam, bo ja przez te padaczki mam tak zniszczony mózg, że masakra. I tam było, co tam było napisane, Mirku? Pomóż mi. Tak. Pierwszy rozdział. A czytałem go 30 razy. I dopiero do mnie dotarło po 30... O Janie. Po 30 razie, że mam wyjść na ulicę, tam, gdzie są bezdomni, chorzy, w najgorszej potrzebie i tam mam tym ludziom usługiwać i pomagać i mówić Słowo Boże. I teraz wiecie, ja już się nie mogę doczekać jutra, żeby tam znów iść, jechać i z nimi rozmawiać, przytulać, błogosławić ich i potem powie Mirek, ile tam się ludzi nawróciło. Mnie się może boją, słuchają, nie wiem, ale udawałem, że słuchają Mirku, tak? Jest po prostu, tam jest po prostu super, nie? I im powiedziałem, kiedyś, no... I im powiedziałem, że kiedyś byłem kimś i wylądowałem na ulicy, tak?
Doszłem teraz do siebie, mi się wydaje, że jestem kimś, bo mam i mamy swoje mieszkanie z żoną, tak nas Bóg zaopatrzył, swoje własne, tak, mamy samochód, mamy pracę, czyli jesteśmy kimś, bo więcej nam nie trzeba. Bóg nadam tyle, że nam styknie. Ja nie chcę milionów, ja nie chcę nic. Ja tylko chcę, żeby on cały czas przy mnie był. I teraz jestem kimś i teraz z własnej dobrej woli, dzięki Jezusowi Chrystusowi, chcę wylądować, ja im to powiedziałem, nie? Na ulicy, tutaj z wami siedzieć, głosić wam świadectwo i opowiadać, jakie cuda Jezus wyrabia w życiu, nie? Tylko po prostu przestańcie się go wstydzić, szydzić z niego i będzie wszystko, i oni słuchają mnie, ta karma, nie? I oni mnie słuchają, jak ja do nich gadam. Normalnie oni mnie słuchają. A ja zawsze mam coś do powiedzenia. I moja nawiedzona żona w Jezusie Chrystusie. Wiecie, co to jest pies pitbull? To jest niestworne stworzenie. Rasowy z rodowodem. Ale jak on widzi, jak ona już wychodzi z kuchni, jak już włącza piosenki, to wie, że teraz będzie słuchał Słowa Bożego. Możecie się śmiać, on grzecznie leży, ja grzecznie leżę, a ino by wziął telefon, że jakiś kolega mi zadzwoni albo coś, nie? To już ten wzrok by był i już, wiecie, nie? I tak jest dzień w dzień. Amen. Dobra.